Przyśniło ci się to. Była jak prawdziwa. Rozejrzyj się. Wszędzie są ślady jej obecności. Trzy krzesła, zdjęcia na ścianach. Jemy jej ulubioną marmoladę, mimo że wolimy dżem. A robiłem ci ostatnio jajecznicę? Mama nie lubiła jajek. Czasem w nocy też mam wrażenie, że z nią rozmawiałem. Skoro tak, to może naprawdę tu jest? Jako duch? Ludzie widują duchy. Może przyszła kolej na nas? Co to było? Daj spokój. Witam. Gdyby chciał pan sprzedać dom, jestem pośrednikiem. Jeden z końca ulicy właśnie sprzedałam. Nie zamierzam. Życie jest pełne niespodzianek. Rozwiąż mu ręce. Jeśli uda mu się wypchnąć, nie będzie wolny. Pytaj mnie szybciej, bo każę i ciebie wyrzucić. Gdzie pan był w nocy 28 stycznia? Dawajcie następnego. Moi żołnierze zdobyli najwięcej odznaczeń bojowych i zabili najwięcej żołnierzy wroga. Zapytaj tego gnojka, gdzie jest 58 dywizja. Inaczej wydam na was wyrok śmierci. Czy to pan zamordował prostytutki w Saigonie? Nie, nigdy nie zabiłem żadnej prostytutki. Osiągam orgazm, bijąc dziwki batem po tyłkach do krwi. A teraz wy, skurwysyny, opiszecie to w raporcie i zniszczycie mi karierę. Nigdy nie zabiłem żadnej dziwki, udowodnię to wam. Mac? Przepraszam. Odbiło mi. To było głupie pytanie. Mam ciężki okres. Nie miałem dla ciebie czasu. Widziałem go. Jasne. Przepraszam. Wiesz? Od tej pory będziesz dla mnie najważniejszy. To nowy układ. Ja też przepraszam. Nie musisz. Spadłem z klifu. Cóż? Spadłeś i będę musiał cię za to ukarać. Naprawdę? Tak. To ten nowy układ? Tak. Będziesz wcześniej chodził spać. Gdzie jest Jesse? Umarł dwa lata temu. Kim pani jest? Starą znajomą, a pan? Jego synem. Twój ojciec był dobrym człowiekiem. Wiem. Słuchaj. Mam tu z 50 tysięcy. Wezmę 5. Doprawdy? Najpierw muszę obejrzeć towar. Twój ojciec nigdy nic nie oglądał. To był drugi dom mojej biżuterii. Nie mówiąc o tym, że pierwszy. Spóźnię się na autobus. Masz tu 10 Rolexów. Szybciej. W porządku. Dziękuję. Miło się z tobą robi interesy. Przepraszam. Podpisz za mnie. Niż ty. Kiedy Indio i 10 tysięcy nagrody wpadnie w moje ręce, kupię sobie mały domek. Może się nawet wycofam. Sądzę, że nie chcesz zaczynać przepychanki, ale zapominasz o jednym szczególe. Jakim? Takim, że ja też chcę dopaść Indio. Jasne. Zaraz po mnie. Albo przed tobą. Albo w tym samym czasie. To propozycja?
Zostańmy partnerami. Dlaczego miałbym się zgodzić? Z trzech powodów. Po pierwsze, jest ich 14. Racja, to sporo. Sporo jak dla mnie. Sporo nawet jak dla nas dwóch. Drugi powód? Drugi jest taki, że może być 15 na jednego. Nie zapominaj, że ja też chcę zagrać. Jak wiesz, kiedy dwóch myśliwych poluje na jedną zdobycz, zwykle kończą polując na siebie. Trudno do mnie dotrzeć, że jestem jak zamknięta księga. Cały czas na to narzekała. Była piękna. Boże, jak ja ją kochałem. Tylko nie potrafiłem jej tego okazać. Zabiłem ją, Red. Nie pociągnąłem za spust, ale ją odepchnąłem. Dlatego zginęła przeze mnie. Dlatego, że taki jestem. To nie czyni cię mordercą. Co najwyżej złym mężem. Możesz podle się czuć, ale nie ty pociągnąłeś za spust. Nie. Ktoś inny to zrobił. A ja wylądowałem tutaj. Pech. Nikt nie mógł przeżyć takiej ilości trafień. No cóż, duży pies obronny, a może niedźwiedź, który uciekł z zoo. Nazywam się Richardson, jestem szefem detektywów. Doktor Stewart, jak się pan ma, doktorze? Przepraszam, szefie, ale zwierzę nie potrafiłoby wyłączyć głównego zasilania, ani wjechać windą na 44 piętro. Ślady krwi prowadzą do końca korytarza, a potem na klatkę schodową. Nie krople, ale kałuże. Ciągną się do połowy klatki, a potem nagle znikają. Pewnie znalazł jakiś sposób na zatamowanie krwotoku. Zatamowanie? Eleganckie słowo, Fanducci. Chcę obejrzeć te ślady krwi albo miejsce, gdzie ją zatamowano. Dziwnie to wygląda. Co to jest? Czy takie coś dobrze się sprzedaje? Szuka pan motywu? Może. Oddam to panu. Jak się ma mój synek? Jak żyjesz, maleńki? Jak to heteroseksualista w więzieniu? Jak tam Tania, mamo? Jak zwykle. Piękna, mleczna cera, wypukłe, czerwone usta, jędrne pośladki, ogromne piersi, łóżka, które chce się lizać. Jeśli tu się dostanę, skurczu jąder. Przepraszam, Rocco. Masz gościa. Papschmier. Moi znajomi są poirytowani. Zawsze są poirytowani. To arabscy terroryści. Mamo, przestań. Ma pan opinię najlepszego speca od bomb na świecie. Wysadzał pan stacje kolejowe, sklepy i budynki rządowe. Zniszczył południową Florydę. To zrobił huragan. Tak powiedziano ludziom. Chcieliśmy ośmieszyć Stany Zjednoczone, a dzięki panu policjanci wyszli na bohaterów. Pierwszorzędna robota kosztuje 5 milionów. Jeśli was na to stać, mam upatrzony cel, przy którym ratusz miejski to pestka. Dobry wieczór, Clarice. Pomyślałam, że może chciałby pan odzyskać rysunki. Zanim dostanie pan cele z widokiem. To ładnie z twojej strony. A może to ostatnia sztuczka Crawforda, zanim wam obojgu odbiorą tę sprawę? Nie, przyszłam z własnej woli. Powiedzą jeszcze, że jesteśmy zakochani. Wyspa zwierzęca. Wyjątkowo rozkoszny pomysł, Clarice. Twój? Tak. To było dobre. Szkoda tylko małej Catherine. Tik-tak, tik-tak. Pańskie anagramy łatwo rozwiązać.
Louis Friend? Siarczek żelaza, czyli nie wszystko złoto, co się świeci. Powinnaś czerpać więcej radości z życia. W Baltimore mówił mi pan prawdę. Proszę kontynuować. Przeczytałem akta, a ty? Są tam zawarte wszystkie wskazówki, jak go znaleźć. Czasem tam chodzę. Patrzę, jak zbierają się te wielkie chmury. Jakbym chodził do kościoła. Niedawno to mi się śniło. Myślałaś, co by było, gdybyś nie zaszła w ciążę? Pozwól mi to powiedzieć, póki mogę. Myślałem, że to dziecko będzie wspaniałą przygodą. A potem zrozumiałem, że ciebie nic więcej by już nie czekało. Matka natura była mądrzejsza. Komputer. Minęło 35 lat od dyskusyjnego komputerowego zwycięstwa Marciano i co? Niewiele się zmieniło. To ta kreskówkowa walka, o której ci mówiłem. Fantastyczny nokaut. Pamiętajmy, że to tylko symulacja. Nokaut w 13 rundzie. Oto komentarze. To miała być rozrywka, a zamieniła się w dyskusję nad tym, czy komputer udowodni, że zawodnik starej daty jest lepszy. Nie ma na to odpowiedzi. Idź się leczyć. Jak Balboa wypadłby przy Dixonie? Źle. Był nadmiernie przeceniany. Prowadzi teraz restaurację. Co serwuje? Tłuczonego kurczaka? Wiele bym zapłacił za taką walkę. Następny temat, NASCAR. Rozchmurz się. To darmowa reklama. Rzeźnia wzywa. Na moje 8 urodziny dziadek zabrał mnie swoim niebieskim pick-upem na starą autostradę ciągnącą się za farmą Clemensów. Posadził mnie na kolanach, położył moje ręce na kierownicy, a sam przycisnął pedał gazu. Nigdy nie zapomnę szumu wiatru w uszach, widoku wskazówki przesuwającej się poza 90 mil na godzinę i kierownicy drgającej w moich rękach. Bałem się wtedy śmiertelnie i myślałem, że nie ma nic bardziej podniecającego na całym świecie. Szybko, MacGyver, gazu! Od tego czasu pasjonowały mnie wyścigi samochodowe, więc kiedy mój stary przyjaciel Jeff Stone poprosił, aby mu pomóc zbudować przyjazny dla środowiska zbudowany całkowicie z plastiku silnik samochodowy, zgodziłem się bez wahania. Tuż przed mistrzostwami Westwood Springs Jeff stracił pracę w stajni Stricklanda. Poprosiłem wtedy ludzi z Phoenix Foundation, aby pozwolili mu na próby ze swoim samochodem. Ja musiałem go przetestować. Wtargnięcie bez nakazu przeszukania, zniszczenie mienia, podpalenie, napastowanie kobiety betonowym fallusem? Co pan tam w ogóle robił do ciężkiej cholery? Najmocniej przepraszam, ale mamy dowody przypuszczać, że Vincent Ludwig jest zamieszany w spisek na życie królowej. Czysty nonsens. Gdzie dowód? Spłonął podczas pożaru. Panowie. Vincent Ludwig jest jednym z najbardziej szanowanych członków naszej społeczności. Jeśli bardzo się postaramy, może zgodzi się nie wnieść oskarżenia. Wyraziłam się jasno? Tak jest. Życzymy miłego dnia. Nie życzę sobie, żeby znów zmalował pan coś takiego jak w zeszłym roku w południowej dzielnicy. Rozumiemy się? To wbrew mojej polityce. Kiedy widzę pięciu palantów w togach, dźgających faceta nożami na oczach tłumu w samym środku parku, zabijam skurwieli. Taka jest moja polityka. To było uliczne przedstawienie Juliusza Cezara, kretynie. Zabił pan pięciu aktorów. W dodatku dobrych. Panie burmistrz, pańska obecność na dzisiejszym przyjęciu powitalnym nie będzie konieczna. Jasne? Zrozumieliśmy. Dziękujemy. Tata? Hi, Gracie. Cześć, kochany. Grace, I know I promised. Dałem ci słowo, że wrócę. I don't understand. Nie rozumiem.
Muszę je złamać. Ja też skłamałam, mówiąc, że nie chcę być taka jak ty. Jestem taka jak ty. Wszystko, co we mnie dobre, mam po tobie. Bardzo cię kocham. Jestem z ciebie dumna. Strasznie się boję. Wiem. Ale już niedługo nie będziesz musiała się bać. To AJ nas uratował. Powiedz Chickowi, że nie poradziłbym sobie bez niego. Opiekuj się AJ. Chętnie odprowadziłbym cię do ołtarza. Kto tam? To ja, Snakes. Mam towar. Zostaw na progu i spływaj. Dobrze, Johnny. A co z pieniędzmi? Z jakimi pieniędzmi? AC powiedział, że masz dla mnie forsę. Doprawdy? Ile ci jestem winien? AC powiedział, że 10%. Szkoda, że AC nie ma już nic do gadania. Jak to? Słuchajcie, jem świństwa i oglądam głupoty. Lepiej tu przyjdźcie. Zadzwoni do ciebie, jak skończy. Wiesz, co ja ci dam, Snakes? Masz 10 sekund, żeby wziąć ten swój parszywy tyłek w troki i wynieść się z mojego domu. Inaczej właduję w ciebie cały magazynek ołowiu. Dobra, Johnny, przepraszam. Już idę. Raz, dwa, 10. Reszty nie trzeba, ty nędzna szujo. Allen, zakręć wodę, bądź grzeczny. Nie mów jak dziwka. Było przyjemnie, ale czas się skończył. Koniec zabawy. Ja decyduję o końcu zabawy. Lubię dziewczynki w wannie. Nie jestem dziewczynką. Nie jesteś chłopcem. Nie kąpię się z klientami, proszę. I dziwko, mówisz jak moja żona. Tego nie, tamtego nie. Przestań, popa prańcu. Nie jestem twoją żoną, uspokój się. Wszystkie kurwy są takie same. Dziwka. Jesteś bez serca. Nie pyskuj. Może i znasz kung fu, ale i tak jesteś ciotą. Czy to zbrodnia znać kung fu? Ciota zawsze zostanie ciotą. Dlaczego nosisz czerwone majtki? Żeby łatwiej było znaleźć twój tyłek? Nie podoba ci się czerwona bielizna? Gdy były kłopoty, ty uciekłaś. Oni nas uratowali. Okaż trochę wdzięczności. Za co? Każdy zalega z czynszem. 150, 200, 180, a ty 95. Płaćcie albo wynocha. Ja za was zapłacę. Ciekawe jak, wróżko zębuszko. Niech cię nie obchodzi, jak zarabiam, kaszalocie. Dziwka! Niech się pani uspokoi, nie jesteśmy pani poddanymi. Za kogo się pani ma? Zamknąć się! Wszystko będzie dobrze. Kochania, zostań tu. Muszę coś załatwić.
Dokąd idziesz? Zanim się zorientujesz, że mnie nie ma, już wrócę. Proszę, nie szukaj kłopotów. Są rzeczy, którymi mężczyzna musi się zająć, a których kobieta nigdy nie zrozumie. Jeśli on cię zabije, co będzie ze mną? Co ja tu będę sama robiła? Proszę, Yancy, nie szukaj kłopotów. Mogą cię zabić. Tak się boję. Nie wiem, co robić. Dotarliśmy przecież do miejsca, gdzie mamy się osiedlić i założyć rodzinę. Nienawidzę się bać. Wybacz, to moja wina. To wszystko przeze mnie, tak mało o ciebie dbam. Tylko mi pomóż, powiedz, co mam robić. Tak cię kocham. Nie płacz, kochanie, przestań. Posłuchaj, to ja potrzebuję cię bardziej niż ty mnie. To ty musisz mi pomóc. Kocham cię tak bardzo. Musimy być tylko dla siebie wyrozumiali. Musimy się oddalić od miasta. Jedź na południe. Nie jedź za szybko. Nie chcemy, żeby nas zatrzymali. Potwierdzam. Nie, nie. Naucz się mówić jak ludzie. Żadne tam potwierdzam. Mówi się... Żaden problem. Kiedy ktoś jest nieuprzejmy, mówisz mu spadaj. A jak kogoś spławiasz, mów hasta la vista, mały. Hasta la vista, mały? Albo żegnaj, fajfusie. Jak ktoś jest wściekły, mów spoko. Można też stosować kombinację. Spoko, fajfusie. Świetnie, już chwytasz. Żaden problem. Słuchaj, frajerze, gówno mnie obchodzi, kim jesteś i co robisz. Znajdę go i zabiję. Chyba nie wiesz, z kim zadzierasz. To ty tego nie wiesz. Ostrzegam cię, trzymaj się, kurwa, ode mnie z daleka. Zajmę się nim. Nie. Niech sobie idzie. Nie mamy na to czasu. Ta część miasta kontrolowana jest przez jamajski, kolumbijski gang narkotykowy. Los Angeles stało się dla nich polem bitwy. Miejscem, które szumowiny zamieniają w wielki, krwawy potok.